spotkam. A więc, drodzy Państwo, pierwsza rybka jest. Siema, tu Pyza na kolejnym wypadzie na rybki, nie inaczej, więc zaczynamy dzisiejszy wypad oto z tego miejsca. Na tą chwilę, drodzy Państwo, jest 16.13, 26 lipiec 2021. Miejscówka Wam znana, bo Strawczyn, i wspólnie z kolegą Karolem nagram dla Was jakąś miejscówkę. Jeszcze odwiedził nas kolega przejazdem i wspólnie z Darkiem i z Karolem nakręcimy dla Was jakąś miejscówkę. Karol, co i jak? No, kolejny dzień, kolejne, tak powiem, możliwości. Dzisiaj, tak jak wspomniałeś, zbiornik Strawczyn. Ja po wczorajszym poczułem tak trochę niedosyt, czuję tego spławika przede wszystkim. Więc dzisiaj wracam, tak jak powiedziałem wczoraj, do standardowego łowienia. Jeżeli chodzi o mnie, czyli jedna gruntówka, jedna spławikówka. Z tym, że no oczywiście jedną dalej testujemy tą metodę, cukiereczki. Już zaopatrzyłem się w swoje, także już nie muszę do ciebie lecieć po te cukierki słynne twoje. Zobaczymy, jak wyjdzie. No, godzina jest, nie wiem, czy wspominałeś, 15 po 16, ja dopiero zacząłem kończyć spławikówkę. Gruntuję, sprawdzam, jak tam wszystko wygląda. No i wszystko w temacie, no. A co złowi się, zobaczycie sami. Więc ja już jedną rybę wyhaczyłem, czyli płotkę, i z nami jest kolega Darek, który będzie wędkował na spławiczek, tak? Tak jest. Czyli kukurydza i spławik, tak? Tak jest. A co uda się złowić, zobaczycie to sami. Więc, drodzy Państwo, zaczynamy, jedziemy, bo już późno. To więc kawka, herbatka, ciasteczko, browiec, ewentualnie szluga, jak ktoś lubi jarać, i jedziemy z tym koksem, bo już późno. Oczywiście, jak do Karola szłem, kij z daleka miałem wygięty, prawdopodobnie branie było, a jak brania nie było, to robaki na pewno są szamane, więc ściągnę zestaw, przerzucę i liczę dzisiaj na klasyka, czyli metoda tylko tak, i nie wiem, czy coś jeszcze nie, bo wygięcie było, ale Karol wstęp robił swój. No i się nie myliłem. Nie myliłem się, bo z daleka widziałem wygięcie i ładna płoć. Czyli machaj wędą, ryby będą. Druga płotka z dzisiejszego wypadu na Strawczyn. A co koledzy połowią, zobaczycie to w dalszej części filmu. Więc zapraszam jeszcze raz i jest w pytkę. Coś ładnego już. To jest ładna już ryba, bo nie mogę jej oderwać. To jest, drodzy Państwo, ładna ryba. Nie wiem, czy w krzaki gdzieś nie weszła. Będę musiał rwać. Branie intensywne, zacięcie i zobaczcie. Chyba że weszła gdzieś tam w zaczep. Paciej, zaczep weszła, a branie było. Dobra, rwiemy. Puściło. Puściło, zobaczymy, co to było. Ale puściło. Masz kukurydzę? No. Padła. Coś było. Widzieliście. Ale spadła. Haczyk, drodzy Państwo, żyłka 0,10 i haczyk jest 18. Czerwona 18, ochotkowa i trzy pinki. Więc przerzucamy zestaw i spróbujemy coś trafić. Więc machamy do klipa na wprost tamtych podestów. OK, i spróbujemy coś fajnego trafić. Tak mówię, tutaj metoda nic, klasyk, tak mówiłem, na klasyka liczę i zobaczymy, co jak. A więc Karol będzie nęcił. Co przygotowałeś? Wiesz co,
trochę miałem ten sasa, zmieszałem z tą końcówką, co została wczoraj twoja, co podarowałeś, bo nie wiedzieliśmy, jak to dzisiaj wyjdzie. No. Dołożyłem trochę gliny. No ale tą moją podkoszyk co sobie zostawiłeś? Co? A podkoszyk co będziesz dawał? To. A do metody? No to. To do metody? A co mam zrobić? No nie, to... nie chcę mi się, nie będę rozrabiał teraz już. A tą co ja ci dałem, nie mogłeś zostawić? No to wczoraj przecież przy tobie wsypałem do tej zanęty. Hmm. Nie widziałeś? Dobra. Dobra, to rzucaj. No i dobra, jak stoi, zobaczymy co ja. Ja pilnuję sprzętów. Dwie płotki już są, trzecia ładna ryba wyszła w zaczep, jak widzieliście. Ale nie straciłem zestawu. I wędkujemy. Zobaczymy co jak. Na metodę nie liczę, raczej to tylko tak jak stoi sobie. A skupiam bardziej się tak wczoraj na wędkowaniu na pinkę i klasyku. U Karola ryba na cukiereczka chyba, tak? Tak, ale mówiłem wczoraj, że skuteczny, tego większego założyłem. No. Podbieraka nie mamy rozłożonego, no, czy masz? Rozłożyłem. Ja patrzę na swoją, dlatego że jedno pociągnięcie i robaków nie mam wyssane. Wiesz co, mam problem, weź mi ściągnij spławik, bo mi popląta. To nie. Dziękuję ci bardzo. Teraz już mamy otwarty. I tak na spławiku nic nie było. To nie wiem jak łowiłeś, a tu nic nie ma na spławiku. Słucham? I tak na spławiku nic nie było, haczyk pusty. Tak? No. Co to jest? Karp? Kroczek. Karp, no. Czyli kroczek. Ale ryba to ryba. Na niewymiarowy. Ile ma twój kosz? Nie wiem. Nie mam pojęcia. Nie, na 40 nie będzie miał. Ale taki, drodzy państwo, cukiereczek i rybka zaliczona. Więc, drodzy państwo, ja muszę wejść do wody. Zanurzyć się, bo jest bardzo ciepło, bardzo ciepło. Więc przepłynę się trochę. Jest baja. Więc wyprostowało kija, prawdopodobnie coś tam jest, jakaś drzazga, ale czekam na te większe. Widełki muszę przełożyć bliżej, tak aby pod ręką mieć. I co mamy tym razem? Zdręga, krasnopiórka. No to właśnie tak. No krasnopiórka, krasnopiórka. Więc wypuszczamy i wędkujemy dalej. Cóż tym razem jest? Ściągniemy, zobaczymy. Nie walczy. Może być nieduży leszczyk albo płoć. Ale nic nie szarpie. Stawiam na leszczyka. No, chyba leszczyk, nieduży. Czyli nieduży pan Lesio. Więc machaj, będą. Ryby będą. Taki Lesio. O, ale cieszy.
Więc takiego lesia wypuszczamy i przerzucamy zestaw, dalej wędkując w tym łowisku w Strawczynie. Jest ciepło, także za chwilę wejdę do wody. Drodzy Państwo, bo tak ciepło jest, mam małą osiemnastkę. Te wczorajsze śmierdzące robaki zasypałem, tak aby trochę się przetarły. Zakładam 3 sztuki i posyłamy w miejsce klipowane. Częściej ściągamy, nabijamy koszyk, tak aby trochę towaru tam zostało. Mieszankę przygotowałem ciemniejszą. I jedziemy, jedziemy. I zobaczymy. Więc machaj, będą. Ryby będą. 16:45. Jest pytka. Kolejna jakaś zabawa jest. Tak mówię, bez nęcenia było, bo jakby podsypał tam trochę koszyków, to od razu by było Eldorado. A tak to czasu potrzeba, aż te rybki tam się skuszą, zwawią. I mamy piękną krasnopiórkę. Karol. To jest wybarwienie ryby, nie? Tak. Czyli piękna krasnopiórka. Odczepiamy i wędkujemy. Miedzi, czyli z opadu. Teraz reagują z opadu, czyli zobaczymy, jak będzie z braniami. Najwyżej wezmę, wydłużę zestaw, tak aby był dłuższy przypon, bo widzę, że reagują z opadu, rybka za rybką. Jest bajecznie. Bajecznie. Pyzuś, nie inaczej. Więc pomału, pomału, dziewczyno, bo mi poplątasz, tutaj porobisz zamieszanie. Zaraz się wypuszczę, bo mi porobisz tu zamieszanie. A tu jest delikatna żyłeczka z małym haczyczkiem. Pomału wypuszczę cię, bądź cierpliwa. A więc coś siedzi. Przyciemniłem mieszankę i daję radę, daję radę. Ciemna na te niewielkie rybki. Krasnopiórka kolejna. Więc machamy, wędkujemy i obławiamy tą miejscówkę. Jedziemy, jedziemy, mucimy te rybki niewielkie. No taka woda, takie ryby, no co zrobić? No co ja mam zrobić? Ja, drodzy Państwo, dzisiaj miejscówki nie wybierałem. No, chciałem pojechać na ryby. To jest Karola decyzja dzisiejsza. Twoja. No. Wczoraj jego była decyzja. Uparł się na Morawicę. Dzisiaj uparł się na... na ten zbiornik w Strawczynie, więc łowię to, co jest. I nie ma co marudzić. Więc płoć teraz. Machaj, będą, ryby będą. Jest pytkiem. Miałeś branie? Masz czy nie? Ale poszedł cały. No to najważniejsze, że już coś się dzieje. Wędkujemy. Siedzi kolejna. 11 prawdopodobnie, zaraz zobaczymy. Dobra, to słuchaj, wyślij mi ten nowy numer. Dobra, dobra.
Jest kolejna piękna rybka. Czyli płotka. I jedziemy. Ja nabijam tak, aby mi więcej wiedzieć co i jak. Czyli 11. 11 sztuk i jest bajecznie. Nie inaczej, drodzy widzowie, bajecznie. A więc pierwsza ryba na spławie w końcu. Nie, pierwsza. A która? No, kolejna, bo wcześniej się te okonie, no ale to ci nawet nie mówiłem, bo to wiesz, szkoda. Aha, dobrze, no to w końcu pierwsza ładna ryba u Karola, bo wcześniej miał pełno okoni, a teraz ma ładną płoć. I kolejna krasnopiórka, która wraca oczywiście. Do wody. Grube palce mam, nie ma, obgryzam paznokcie. Drodzy Państwo, nie ma nawet jak tej osiemnastki malutkiej wyciągnąć. Ale jakoś dajemy radę. Zakładamy trzy pinki i machamy dalej. Strasznie zarośnięte tam jest, wiesz? Tutaj jest piaszczyste, lepsze jest dno. A na Borku w Wojciechu jeździsz? No byliśmy teraz. Gdzie? No, Borku był zajęty, a na Wojciechowie nie było miejsca, bo chcieliśmy koło siebie siedzieć. Zarośnięte strasznie. Tam te karłowate suniki. Tak? Gdzie? Na Wojciechowie. No jaka ładna. Kolejna. Więc łowimy to, co bierze. Zanętana płoć, jest płoć i wzdręga. Ok, przerzucam wędkę dalej. A na co dzień nie zawsze coś się złapie. Ta kolejna krasnopiórka. Ale cieszy, cieszy. No i co zrobić? Wędkujemy. Jaki ładny okoń. Jaki ładny okoń. A więc kamera się wyłączyła, ale drodzy Państwo, taki ładny garbusek, zobaczcie, z 20 parę centymetrów wziął na klasyka. Więc 18 hak, wędkujemy dalej. Darek pakuje się właśnie i nie na zero. I raka, zobaczcie, bo tu jest dużo raków, ale raka zaliczył, więc my wędkujemy dalej. Spadnie. Spadła czy zerwała przypon? Zerwała przypon. No parę ryb już było wyciągniętych. Zobaczcie, przypon urwany. No ale było coś większego. Mógł być nieduży szczupak też, no różnie bywa, nie? Więc przypon urwany, zmieniamy i wędkujemy dalej. Ostatni raz wchodzę do wody ochłodzić się. To tylko siądę, zanurzę się. Tak, żeby się ochłodzić i wędkujemy już, nie jadę wchodzić dzisiaj do wody. Pilnujemy dalej naszych wędek, łowiąc te nieduże ryby na zbiorniku w Strawczynie. Więc tak jak widzicie,
Tak to leci. Metoda nic, tylko klasyk i niewielkie wzdręgi i płocie. Założyłem sztuczną ochotkę. Dłużej czekałem na branie, ale... coś tam jest, tylko zobaczymy co. Sztuczna ochotka i dwie pinki. Wczoraj na Morawicy mi dało dużą wzdręgę. No a tym razem zobaczymy co. Nie płoć. Czyli płotka. I tak sami widzicie. Ona się odpięła. Czyli ochotka i pinka. I nieduża płotka. Baja. Wędkujemy dalej. W końcu jest jeden okonik, tego się obawiałem, no ale dobrze, że chociaż jeden odhaczamy i wędkujemy dalej. A więc drodzy Państwo, ściągnę metodę, pokażę Wam co na końcu jest zestawu, czy jest przynęta, czy oszamana przez raki. Więc ściągniemy, zobaczymy, założymy jeszcze jakąś i zarzucimy zestaw, ale widzicie tutaj na tym zbiorniku po prostu ryby nie ma, przynęty nie ma, to znakiem tego, że rak oszamał, więc założymy coś. Założymy białą i przerzucimy jeszcze zestaw. Założymy towar. I tak mówię, już do końca. No i już do końca będziemy wędkowali w tej pozycji. Więc machaj wędą. Ryby będą, z tym, że nie na pewno, drodzy widzowie, nie na pewno. Zobaczcie, skończyły mi się przypony, kilka poplątałem, porwałem i założyłem teraz najcięższą, jaką miałem. O, okonia kaczka rąbnęła i teraz go zje, czyli widzicie, okonia zjadła, o. I tak mówię, założyłem najcięższą, jaką żyłkę teraz miałem, czyli 0,13 i haczyk 16 i już nie ma tyle brań, co na 10 i 18 haczyk czerwony. No ale zobaczymy, przypony się skończyły, trudno. Więc trzeba delikatnie. Przynajmniej 0,10, 0,8. Najlepiej by było powiązać sobie trochę przyponów na 0,8, 0,08 średnicy żyłki. No i haczyk do tego 18, 20, jedną, dwie pinki. No i wtedy jakieś tam wskazania brania tak na początku miałem. A przy grubszej średnicy żyłki na przeponie i większym haczyku lipa, cisza i widzicie. Ale zostawię, poczekam i zobaczymy co jeszcze uda się złowić. Biją 20, więc jeszcze powiem jedną rzecz, bo odnośnie zegarka Watcha, czyli Samsung Galaxy,
46, średnica zegarka. Kolega jeden po wczorajszym filmie pytał, czy mam nowy zegarek. Nie, to nie jest nowy zegarek, to jest ten, co miałem, tylko zmieniłem pasek na czarny. No i widzicie, i zmieniłem zegar, czyli tapetę w środku. Jednym ruchem wciskamy i zmieniamy sobie, na jaką chcemy. Chcemy mieć taką, zatwierdzamy, mamy taką. Chcemy mieć inną. Jest pełno tarcz darmowych, płatnych do tego watcha, zegarka. No i tylko wybieramy sobie, jakie chcemy. Czy taką, a ja różnych zależności, jak mi się znudzi, to wciskam i wybieram sobie inną. Więc jest dostęp bardzo dużo. Bardzo dużo. Jak sami widzicie, zatwierdzamy. I tylko tak dla kolegi, dla przypomnienia, że zegarek jestem sam, tylko wymienia się zegary, tarcze zegara. No i jednym przyciskiem tam kuleczka jest, wymienia się paski. Mam paski zielone, czarne, niebieskie. Kupiłem sobie kilka tych pasków, żeby dopasować się w danej chwili do ubrania, czy do zegarka. Więc tak widzicie, jednym ruchem trzymamy i zmieniamy tarczę, na jaką chcemy. Zatwierdzamy i mamy taką. Więc jeszcze raz dla kolegi, że nie nowy zegarek, tylko cały czas ten sam, czyli Samsung Galaxy 46, średnica zegarka. I tak to leci. Dobrze, wędkujemy i jak mówię, grubsza średnica żyłki, grubszy haczyk, większy i brań nie ma. Więc tak to mniej więcej wygląda. Jeszcze niecałą godzinkę i będziemy się zwijać i zobaczymy jeszcze co i jak. Ale metoda na tej wodzie nie sprawdza się. Karol miał przyłów karpia, jedno branie, jedna ryba. Kroczek 38 cm u mnie bez brania. Tak, ostatnio byłem z Heniem, siedzieliśmy tam dalej. To samo, tylko klasyk i cienka żyłka dawała ryby. Na metodę też wtedy nie miałem brania, więc będę omijał to łowisko z tego względu, że lipa jest, jak sami widzicie. Nie ma wędkarzy, czyli rencistów, emerytów, a jak nie ma nad wodą rencistów i emerytów, znakiem tego, że ryba nie bierze, nie ma wskazań, nie ma brań. Więc jak są wędkarze, to jest ryba, jak wędkarzy nie ma, na wodach przezedwu ryby nie ma. A więc, drodzy widzowie, jest godzina 20:33. Ja już tego nie zdzierżę na tej wodzie. 33-34 minuty bez brania na klasyku przy grubszym przyponie i większym haczyku. Metoda nic. Więc zawijamy się. Przynajmniej ja ściągam, już pakuję się pomału, bo naprawdę nie zdzierżę tego więcej tu siedzieć. Jest zasada taka, dopóki przynęta w wodzie, mamy okazję coś złowić, ale nie tu, nie tu, nie tu. Tego się spodziewałem i po prostu tak to wyszło. Więc ja pomału składam się i zaraz pójdziemy do Karola i zobaczymy co i jak. Ale ja zwijam, bo nic z tego już nie będzie. A więc ja praktycznie jestem zwinięty. Idziemy do Karola, powie co i jak. Karol, powie co i jak. Jak ty to dzisiaj widzisz? No cóż, drugi dzień, drugie możliwości, drugie zmagania. Myślę, że pozostaje niedosyt. Co też nie zmienia faktu, że na pewno ten dzisiejszy dzień był lepszy od wczorajszego. Połowiłem sobie, nie powiem, na spławik tych płoci.
w sumie nawet nie kręciłeś ich, bo były po prostu podobnych chyba wymiarów jak u ciebie i to był chyba główny powód. No jeden taki mini bonus można by rzec, że w postaci tego karpia z początku na pewno lepiej rokował. Ale cóż, pogoda sprzyjała. I lepsze to zawsze, jak powtarzam, posiedzieć tutaj nad wodą niż w domu. Odpoczynek myślę. Ale zadowolony jesteś z tego wypadu, z tego miejsca? Szczerze. Jestem zadowolony, ale niedosyt zostaje. Tak bym to określił. No to on to powiedział, a ja powiedziałem, że była katastrofa, dupa i tak zakończę. Ja jeszcze powiem tylko, że miałem 17 ryb, chciałem zmieścić się w 20, ale nie dało rady ze względu na to, że brakło mi przyponówki, a nad wodą nie wiążę cienkich przyponów, więc przez ostatnie 40 minut byłem bez brania. Więc drodzy Państwo, leciało tak, to Karol powiedział, że sobie połowił. Ja czuję niedosyt, bo lipa, tego się spodziewałem, tych dżask, które łowiłem. Metoda dała ciała. No i tak to leciało, jak widzieliście sami na filmie. Więc dziękuję wszystkim za subskrypcję kanału, lajki, komentarze, że wciąż jesteście ze mną na dobre i złe. I do następnego. Siema, pyza, narka, cześć. Jedziemy na Kielce.